69 kg 900 gram. 12-krotnie w karierze zwyciężał. Tylko 3 razy uznał wyższość przeciwników. Tym razem będzie polował na swój 9 nokaut. Oto przed wami Mykola Wołk! A tą walkę w ringu sędziować będzie Grzegorz Molenda. Sędziami punktującymi będzie Włodzimierz Gulc, Piotr Kozłowski oraz Przemysław Moszumański. Po raz kolejny Grzegorz Molenda jako rozjemca. 6 rund w kategorii super półśredniej. Mykola Wołk, 12 zwycięstw, 3 porażki, 8 zwycięstw przed czasem. Mieszkający w Katowicach, a jego rywalem Denis Czeczeta. 9 zwycięstw, 6 porażek, 1 remis, też 8. Ring wolny. Knockout. Starcie pierwsze. I rozpoczynamy. Obydwaj z klasycznej pozycji. Od razu zajmuje dobrą pozycję na środku ringu Wołk. No tutaj poszły od razu mocne ciosy. On nie potrwa to raczej pełnego dystansu 6 rund. No teraz trochę zapasów w wykonaniu Denisa Czeczety. Dobry, szybki, bardzo lewy Wołk. Wołk, który mieszka w Katowicach, zresztą w jego narożniku jest ten sam trener, który wczoraj stał w narożniku Tomka Zadymy Gromadzkiego. Jeszcze trener AZS-u Kleofa z Katowice. Teraz dwa dobre ciosy na dół w wykonaniu Czeczety, ale odpowiada swoim ciosem na dół również Mykola Wołk. Jest prawy, jeszcze próba podbródkowego. No tutaj nie ma mowy o rundzie rozpoznawczej, tu już walczymy na pełnych obrotach od pierwszego gongu. Dobre teraz przyspieszenie zawodnika z Katowic. I świetny teraz ten lewy na ucho. Piękny prawy krzyżowy już widać powoli. Zaczyna puchnąć Denis Czeczeta. Są ciosy na dół. Jest dobry, mocny, długi lewy Mykoli Wołka. Nie, piękny teraz podbródkowy w wykonaniu zawodnika z Katowic. Oszczelnie schowany za gardą zawodnik z Charkowa, no nic dziwnego, w końcu tu już poczuł siłę ciosów Mykoli Wołka. Pokazuje sędzia Molenda Wołkowi, żeby nie odpychał. No zobaczmy, teraz gdyby ten prawy wszedł, być może raczyli się pięknym, efektownym nokautem. Rzucił ten prawy, ale tylko trafił lewym Czeczeta. Teraz zamknięty na chwilę Wołk w narożniku, ostatni 10 sekund, jest jeszcze prawy w okolicy skroni. No dobra, pierwsza runda jak do tej pory. Obydwaj zawodnicy dość mocno. I widzimy Mykola Wołk, Denis Czeczeta. Ring wolny, starcie drugie. I zaczynamy drugie starcie. Grzegorz Molenda dał znak do jego rozpoczęcia. Mykola Wołk, białe rękawice, jego rywal Denis Czeczeta w rękawicach czarnych. Starcie Ukraińca mieszkającego w Polsce z Ukraińcem mieszkającym w Górniczym, w Hutniczym tak naprawdę, Charkowie. Teraz próbował przyspieszyć Wołk. Jest dobry długi lewy, ale już zaraz próbuje odpowiadać prawym również Czeczeta. Mamy trochę znów zapasów w stylu grecko-rzymskim.
i przyspieszył Czyczeta, ale w żaden sposób nie trafił. Pokazuje teraz. No coś dziwnego się stało. Oj, potężne rozcięcie. Koniec walki. Grzegorz Molenda kończy pojedynek. No tam bardzo źle to wygląda. Rozcięcie na czubku głowy. No musiał mocno dostać Ukrainiec, że aż w ten sposób na to zareagował. No tak naprawdę ciężko teraz, nie zwróciłem nawet za bardzo uwagi, w jaki sposób to się stało. Czy to było po zderzeniu głowami, czy to było po uderzeniu pięścią. Tak czy inaczej, Mikola Wowk wygrywa pojedynek, nokautując swojego przeciwnika. A Denis Czeczeta będzie miał wizytę z lekarzem. Czekamy więc na oficjalne potwierdzenie. Szanowni Państwo, przedostatnia walka bitwy o Śląsk zakończyła się w drugiej rundzie w 41 sekundzie. Poprzez nokaut techniczny wygrywa, zapisując na swoim koncie 13 już zwycięstwo, Mikola Wowk!